Witam bardzo serdecznie, Katarzyna Głujska. Skoro jesteśmy już tuż, bo to już prawie, że finisz kampanii wyborczej, to w studio ci, którzy ubiegają się o Państwa głosy, politycy. Jest z nami pan Konstanty Radziwiłł, senator Prawa i Sprawiedliwości, który ubiega się o mandat senatorski raz jeszcze i kandyduje z okręgu numer 41, prawda, panie senatorze, do Senatu. Południowa część Obwarzanka Warszawskiego. I pan poseł Robert Mordak, poseł Kukiz 15, kandydat z listy wyborczej PSL, numer 1. W okręgu numer 20. Okręgu numer 20, lista, czyli tak numer zwany, 1, miejsce pierwsze. I tak zwany obwarzanych, czyli te powiaty, które dookoła otaczają, są dookoła Warszawy. Szanowni Państwo, no. Chyba dzisiejszym wydarzeniem, takim, które warto odnotować, jest zmiana poparcia, inaczej, zmiana sympatii politycznych Lecha Wałęsy. Pan Lech Wałęsa uznał, że cofa swoje poparcie dla Platformy Obywatelskiej, a kieruje je w stronę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tutaj pan poseł może się ucieszyć z tego poparcia. Pan Lech Wałęsa na Facebooku swoim napisał tak. Bardzo proszę, żebyśmy zobaczyli ten fragment wpisu. Jeszcze chwileczkę. O, jest Lech Wałęsa dzisiaj. Wobec ostatnich prezentowanych wyników różnych sondaży proszę publicznie PO o zwolnienie mnie z danego publicznie słowa, że będę głosował na PO. Chcę wesprzeć Kosiniaka-Kamysza. Nie mogę sobie wyobrazić, by tak zdolny polityk jak Kosiniak-Kamysz, jak i ludzie wsi z jego zorganizowania nie mieli miejsca w parlamencie, napisał Lech Wałęsa. Panie pośle. Cieszy się pan z tego poparcia? No i widzi pani redaktor, wszyscy mówili, że pan prezydent Lech Wałęsa nie jest w stanie się zmienić, a okazuje się, że potrafi zmienić swoje sympatie polityczne. Ja może tylko przypomnę, Lech Wałęsa był kochany przez 90% Polaków, przyczynił się do zmiany systemu politycznego w Polsce. W tej chwili taką miłością Polacy obdarzają Jarosława Kaczyńskiego. Zmienili swoje sympatie. Myślę, że każde poparcie dla nas jest dobre. Bardzo pan uprościł tę historię. I to jest chyba najbardziej łagodne, Jeżeli to jest bardziej skomplikowane, to bardzo proszę, chętnie wysłucham. Ale dlaczego my odnotowujemy tę zmianę, która dokonała się przynajmniej no teraz, bo być może to znowu jakieś wahanie będzie w Lechu Wałęsie? Bo ostatnie wystąpienie publiczne Lecha Wałęsy w niedzielę na konwencji Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Mamy też jego fragment. Bardzo proszę. Wybaczyłem szefowi Solidarności Walczącej, bo po chrześcijańsku należy to zrobić. A co oni z niego robią? Bohatera. A on w środku. Stan wojenny. Atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada, proszę panów. Zdrajca. Taka jest prawda. W gruncie rzeczy na mnie największe wrażenie robi ten ostatni kadr. Ta kamera przejeżdża po pierwszym rzędzie tych, którzy po pierwszym rzędzie tej sali i wszyscy aplauz stoją, biją brawo. Pan senator Konstanty Radziwiłł, jak na to patrzy? Z wielkim smutkiem i rzeczywiście ja mam to samo wrażenie, to znaczy do różnych ekscesów wśród swoich wystąpień pan prezydent Wałęsa już nas przyzwyczaił trochę i w jakimś sensie pewnie, znaczy tu przekroczył wszelkie możliwe granice, bo no, mówi to kilka dni po śmierci Kornela Morawieckiego, który naprawdę dobę nie po pogrzebie. No tak, to po prostu, no ale no, pan prezydent Wałęsa z całym szacunkiem dzisiaj już zasadniczo nie odgrywa jakiejś istotnej roli politycznej, chociaż próbuje się go wykorzystywać. No przede wszystkim próbuje to robić od lat Platforma Obywatelska,
teraz nie wiem, czy PSL z tego skorzysta, ale... ale panie senatorze, razie, ale przepraszam, ja dopytam, ale, no, roli, ale to jest przed... roli politycznej nie odgrywa, ale na kluczowej konwencji podsumowującej, największej konwencji Platformy Obywatelskiej był honorowym no, gościem. No właśnie, ale to o tym chcę powiedzieć, że jakby do jego wystąpień takich dziwacznych czy okropnych, nawet takich jak to, co padło tutaj, już powoli się trochę przyzwyczajamy. Ja mówię to z ubolewaniem, bo to przecież była ikona nas wszystkich i ja to doskonale pamiętam, bo ja przeżyłem tamte czasy, kiedy no właściwie wszyscy szliśmy głosować na niego jako na prezydenta. I tym bardziej rozczarowuje nas jego postawa, ale rzeczywiście jeszcze bardziej, zwłaszcza w takiej sytuacji, rozczarowuje to, co widzimy na końcówce tego filmiku, czyli ogólny aplauz dla tego, co powiedział. No, Grzegorz Schetyna, Solidarności takiego, Walczącej, wstaje, tak, bije brawo. Jeśli coś takiego się zdarzyło, no po prostu ktoś zepsuł powietrze, to ktoś inny z tego pierwszego rzędu powinien pójść na tą mównicę i powiedzieć z całym szacunkiem, panie prezydencie, ale chyba pan przesadził. Chyba to nie jest prawda i nie podpisujemy się pod tymi słowami. I myślę, że pewnie uzyskałby znacznie więcej punktów niż w ogóle można sobie wyobrazić. No, nie zrobiono tego i to jest przerażające, bo to się wpisuje, można powiedzieć, w to, co widzimy w ciągu ostatnich dni szczególnie. No, oglądaliśmy czy słuchaliśmy tego, co w jaki sposób wypowiada się o swoich współpracownikach, adwersarzach, czy po prostu o innych ludziach. Pan przewodniczący klubu parlamentarnego Sławomir Neumann, prawda? To jest pogarda dla człowieka. To jest coś okropnego. I tutaj no, taki uśmiech, czy wręcz rechot, prawda, który towarzyszy każdej strasznej sprawie, która być może w oczach tych właśnie, którzy tego słuchają, ma zaszkodzić antypisowi, PiSowi, prawda? Czyli wpisywanie się w taką dwoistość, że no jest Prawo i Sprawiedliwość, które ma jakieś tam swoje propozycje, ma program i tak dalej, a my po prostu chcemy im odebrać głos. To jest wpisywanie się również w to, co zostało powiedziane przez pana Neumanna, to znaczy, jak ktoś nie jest z Platformy, to go po prostu wyrzucamy, nie bronimy. Jak jest z Platformy, to będziemy go bronić do upadłego. To jest jakaś w ogóle, no... Pani i pan poseł troszkę się tutaj uśmiechali o tym poparciu dla PSL-u. Ja uważam, że w tym momencie, ja bym się raczej spodziewał, panie pośle, z pana strony, powiedzenia, no, jeżeli pan przewodniczący, pan prezydent Wałęsa odda głos na PSL, no to dobrze, bo jeden głos będzie więcej, ale my się odcinamy od tego, co on powiedział. Tego mogę ja za siebie powiedzieć. Tak, ale przed chwilą, pan poseł... trochę żartując, a trochę poważnie, powiedział pan, każde poparcie jest dobre. O czym innym my mówiliśmy. No dobrze, ale panie pośle, w kontekście tej wypowiedzi... Dobrze, panie pośle, w kontekście tej wypowiedzi byłego prezydenta, pana Lecha Wałęsy, no bo pan znał Kornela Morawieckiego, tak. Był z nim pan w jednym klubie poselskim. Tak. Jak pan te słowa odebrał? Ja powiem tak, te słowa są skandaliczne. Najlepiej je skomentował premier, syn Kornela Morawieckiego, który powiedział, że one świadczą o Lechu Wałęsie, a nie mówią nic o Kornelu Morawieckim. I teraz może parę słów na temat tych wszystkich osób, które tutaj wylewają te krokodyle łzy. Kornel Morawiecki po 89 przez elity okrągłostołowe, do których należeli również bracia Kaczyńscy, był odrzucony. Był odrzucony, nigdy nie dostał miejsca, które pozwoliłoby mu wejść do parlamentu polskiego z tego powodu właśnie, że kontestował porozumienie z komunistami. Którego uczestnikami był zarówno Lech Wałęsa, jak i bracia Kaczyńscy. Taką szansę Kornelowi Morawieckiemu dał Paweł Kukiz i ruch polityczny Kukiz 15. I dzięki temu mieliśmy to historyczne przemówienie Kornela Morawieckiego w parlamencie podczas inauguracji. Dzięki temu w ogóle przypomniał swoją postać obywatelom. W tej chwili to, co tutaj mieliśmy możliwość wysłuchać tych nieszczęsnych, co najmniej można powiedzieć, czy kompromitujących wypowiedzi byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Mnie nie dziwią, bo Lecha Wałęsę, jak i te środowiska okrągłostołowe, Kornel Morawiecki uwierał.
ale też jest... Ale przepraszam bardzo, panie pośle, bo ja rozumiem, no, pan tutaj taką opowiada nam bardzo, naprawdę bardzo uproszczoną, że w gruncie rzeczy nieprawdziwą wersję historii Polski, ale chciałam panu powiedzieć, że pan jest w jednym komitecie wyborczym z ludźmi, z którymi pan Lech Wałęsa dokonywał zamachu na polską demokrację. Ale kogo ma pani na myśli? Na przykład pana Waldemara Pawlaka. Pan Waldemar Pawlak, tak, jest członkiem PSL, ale widzi pani, Pana, jest kimś więcej niż członkiem PSL. Dobrze, ale teraz sprawa wygląda w ten sposób, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość współpracuje z ludźmi PSL-u, to ci ludzie PSL-u są bardzo dobrzy. Natomiast jeżeli Kukiz 15, Paweł Kukiz współpracuje z PSL-em, no to jak to można sobie wyobrazić taką współpracę? My jesteśmy również wychowankami Kornela Morawieckiego. Kornel Morawiecki jeszcze na łożu śmierci nawoływał do pojednania, bo to pojednanie jest konieczne. Przypominam, że Kornel Morawiecki od was odszedł. Odszedł i założył Solidarność Walczącą. Koło Wolni i Solidarni. Nie poszedł do PiS-u. Nie poszedł do PiS-u, tylko założył swoje koło. Dlatego, że oprócz tego, że był marzycielem, to był też realistą. Panie pośle, nie mógł... czy mówiąc, że my jesteśmy wychowankami Kornela, ma pan na myśli również członków PSL-u, którzy że Kornel Morawiecki był tak wybitną postacią naszego życia politycznego, że odcisnął piętno na wszystkich ludziach, którzy zajmują się polityką, którzy uczestniczą... Na panu Lechu Wałęsie też odcisnął, dlatego że pan Lech Wałęsa nie może spokojnie spać, myśląc o Kornelu Morawieckim. No tak, ale ramię w ramię idziecie do wyborów i przed chwilą pan się cieszył z tego, że poparcie jest dobre, w tym pana Lecha panie Wałęsy. Panie senatorze, a Janusz Wojciechowski to jest kto? Zamiast w pierwszym zdaniu powiedzieć, obrzydliwe słowa Lecha Wałęsy zasługują na potępienie. Od tego pan powinien zacząć. W panu jest agresja, ta okrągłostołowa. To pan senator, a we mnie jest ta łagodność Kornela Morawieckiego, który nawoływał do pojednania. Szanowni panowie, ja teraz chciałam zapytać. Nie będę robił mu reklamy. Reklama jest potężna. Ta informacja była jedną z głównych informacji politycznych, dlatego że. Ale nie, przepraszam, wypowiedź była jedną z najważniejszych na ogromnym wydarzeniu politycznym. Ale ja chciałam zapytać panów o coś innego. Bo ja mam wrażenie, że jest takie, jakieś takie, nie wiem, jak to można powiedzieć, czy zaciemnienie chwilowe pierwszych rzędów. Że rzeczywiście jest tak, że jak padają słowa skandaliczne, to nagle brakuje człowieka, który tam siedział, a który wstaje i bierze pod obronę tych, którzy są w sposób bezprecedensowy atakowani. Tak było na konwencji Koalicji Obywatelskiej. Nie było nikogo. Nawet Grzegorz Schetyna, który się zapisał do Solidarności Walczącej, który działał z Kornelem Morawieckim, bił brawo w gruncie rzeczy po obelgach, również pod swoim adresem. Ale jeszcze jeden moment. Pan Leszek Jarzewski kilka miesięcy temu miał wystąpienie, uwaga, na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaje się, że to była w ogóle główna aula Uniwersytetu Warszawskiego. Tam padały straszliwe słowa. I jak reagował pierwszy rząd? Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, żeby sprawować funkcję sumienia narodu. Dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą w stanie zdobyć władzę nad duszami Polaków. Ale rywalizacja na inwektywy i na negatywne emocje z nimi nie ma sensu. Dlatego, że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Pierwszy rząd bił brawo. To są skandaliczne słowa.
No to dlaczego pan Kosiniak Ale pana pytam, bo pan ich dzisiaj reprezentuje w programie. Nie, ja reprezentuję siebie, a tak pani, dobrze to nie pani ma, redaktor. Panie, ja i reprezentuję tak Kukiz 15 i mogę powiedzieć... Dobrze to nie ma. Ale niech państwo mi dadzą, ja nie przeszkadzałem. Nie, ale bardzo proszę, ja tylko panu mówię, że tak dobrze niestety nie ma. Ja chętnie się odniosę, bo... Tutaj mamy z jednej strony, to jakiś człowiek lewicy to wypowiadał, to nie wypowiadał człowiek ani PSL-u, a już na pewno nie Kukiz 15, wypowiadał, to wypowiadał człowiek, bo to nie było spotkanie lewicy, to było spotkanie zorganizowane przez pana Donalda Tuska i przez Platformę Obywatelską, bo tam siedzieli również liderzy Platformy Obywatelskiej, więc akurat Sojuszu Lewicy Demokratycznej tam nie było na tym spotkaniu. Bardzo proszę, ale ja tylko chciałam panu wytłumaczyć, bo pan nie wiedział. Świetnie, więc tutaj skandaliczne słowa, a teraz może i to się pokazuje ciągle, prawda? Ja rozumiem linię telewizji Republika i nie mam pretensji do tej linii politycznej, ale może też warto byłoby pokazać czasami, co robią ci obrońcy Kościoła, którzy są spod znaku PiS-u. Na przykład jest taki kościół we Wsoli, gdzie to jest niedaleko Warszawy, na drodze Warszawa-Radom, gdzie proboszcz i parafianie tej parafii powiesili sobie różaniec na elewacji kościoła. I urzędnik pisowski, urzędnik pana Sipiery z delegatury konserwatora wojewódzkiego, urzędnik PiS-u nałożył karę w wysokości 10 tysięcy złotych na tą parafię za wywieszenie tego różańca. I teraz jest pytanie, i tego nikt nie pokazuje, to były jakieś wzmianki gdzieś, jeżeli państwo mogą, proszę wejść sobie, różaniec we Wsoli, w internecie znajdziecie całą historię. To robią obrońcy Kościoła. Nakładają kary finansowe za to, że ktoś sobie powiesił różaniec na elewacji Kościoła. Panie pośle, ja po prostu nie mogę tego słuchać, co pan mówi. No oczywiście, mówimy, że to jest straszne. Pani redaktor zadaje pytanie. Znaczy, jeżeli tak było, pierwsze słyszę, to oczywiście... Ja wiem, że pan nie słyszał, bo to nikt tego nie, o tym nie mówi, więc dobrze, że ja jestem tutaj. To, co pan robi w tej chwili, to jest wywijanie kota ogonem. Tak, nie, to się ja nazywa. Tylko pokazuję, proszę, że są pana, i tu tacy wrogowie Kościoła. Ale sekundę, ja też chciałbym coś powiedzieć. Proszę. Pani redaktor pyta nas o to, czy prominentni ludzie odpowiedzialni za te tłumy wiwatujące, bo widzieliśmy również na ekranie, jak pan prezydent Wałęsa wychodził z sali po tym swoim wystąpieniu, gdzie wszyscy obecni biją brawo na stojąco i ściskają mu ręce. Ale ja nie o tym. Ja chcę wrócić do tego pierwszego rzędu. W tych pierwszych rzędach siedzą ludzie, których nazywamy liderami i od których oczekuje się czegoś więcej. Tak. I oczywiście tak samo na wystąpieniu pana Jarzeskiego mamy nie tylko pana Donalda Tuska, ale także pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, który bije brawo i się uśmiecha po czymś, co było skandalem. I proszę nie mieszać różnych porządków. Tutaj chodzi o to, że od liderów oczekuje się po prostu, że w pewnych sytuacjach powiedzą dosyć, tak nie można, przepraszamy za to, odcinamy się od tego i tego nie ma. I proszę zwrócić uwagę na to, że nadal obowiązuje państwa komitet, przypomnę, PSL, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Koalicja Polska. Koalicja Polska, tak jest. Gdzieś tam w środku schowany jest Kukiz, którego nawet nie w nazwie jest schowany. Nie ma, prawda? Ale to nie o mamy to chodzi. Jedynki na ale, tym komitecie. Panie pośle, komitet się, panie pośle, przepraszam, nie nazywa się żadna Koalicja Polska, tylko nazywa się PSL. Więc tak, ale dajmy ale spokój już, tam z Koalicją nie Polską. Chodzi mi o nazwę. Chodzi mi o to, że państwo wspólnie z tymi, którzy właśnie wiwatowali na to skandaliczne zupełnie wystąpienie, nie tylko nie odcięli się od tego wprost, tylko ja się tworzą, zawsze odcinam ale nie, od takich ja mówię wypowiedzi. O przywódcach, o tych właśnie, którzy siedzą w tych pierwszych rzędach. Otóż nie odcięli się państwo i mało tego, tworzą państwo nadal blok, który no, jest nazywany w skrócie antypisem, a który ma konkretne wymiary. Na przykład kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego są objęci tak zwanym pakietem senackim, czego ja na przykład doświadczam w swoim okręgu wyborczym, prawda? A zatem państwo są razem z nimi i o to chodzi. Nikt otwarcie nie powiedział dosyć tego, tak nie można, my z wami nie mamy nic wspólnego. Czy z tym panem, który to powiedział, nie mamy nic wspólnego. Nikt tego wprost nie powiedział i myślę, że to jest jak gdyby gdzieś tam pod stołem, gdzieś tam z tyłu
czai się za tym takie zacieranie rąk, ale dobrze im powiedział, prawda? Ja nie mówię o panu, bo pan tutaj użył takiego określenia, pan reprezentuje tylko siebie. No to tak nie, nie, nie jest, bo wybory w Polsce są według zasady proporcjonalnej i są to listy i każdy głos oddany na pana jest również głosem oddanym pan poseł na... ma prawo się odnieść. Proszę bardzo. Więc od razu co do tej końcówki. Więc jeżeli pan reprezentuje PiS, to pan również reprezentuje tego pisowskiego urzędnika, który nałożył karę 10-tysięczną na parafię, która wywiesiła różaniec. A skąd pan wie, że ten urzędnik to jest, przepraszam bardzo? Wiem, bo to sprawdziłem. Bo to jest działaczem PiSu? To jest delegatura urzędu wojewódzkiego. I na pewno tą sprawą się zainteresuje, tak. Chociaż nie jest to mój okręg senatorski, dobrze, więc bardzo, ale bardzo, na południe bardzo od mojego polecam. Okręgu ale teraz i tak, to jest na pewno tak. Sprawa, którą to, trzeba się zająć. To, co nie ma nic wspólnego z polityką Prawa i Sprawiedliwości. To dla mnie jest tylko propaganda taka słowna, bo tak naprawdę, czy ktoś jest katolikiem, czy nie, to możemy zajrzeć do głosowań sejmowych. Ale, na przykład, ja głosował Kosiniak-Kamysz, czy głosował nie, za życiem, czy nie przeciwko państwa, życiu. Jakiego państwa, jakiej państwo są religii, jakiego Boga państwa? Nie, no, o tym rozmawiamy. Nie, w ogóle nie o tym rozmawiamy. Nie, nie w ogóle nie o tym rozmawiamy. O przyzwoitości. Nie, no, nie, przepraszam. Się, o szacunku. Pan senator. O wypowiedzi pana Lecha Wałęsy o Kornelu, świętej pamięci Kornelu Morawieckim. Co to ma wspólnego państwo, z religią? Państwo epatują wypowiedziami skandalicznymi. Nie, panie pośle, pokazujemy odrażające pokazy chamstwa. A dlaczego? I teraz, ale i wie pan i co? No, nie, dlaczego? Ale ja panu powiem dlaczego. Tak, bo pan tych, mówi, dlaczego my to robimy. To ja nie, pani zadaje pytanie, którego ja nie zadałem. Ja powiedziałem słowo tylko dlaczego, a pani mi przerwała i ja już nie mogłem powiedzieć, nie, bo ale... pokazujecie takie wypowiedzi, a dlaczego nie pokazujecie na przykład wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, który z trybuny sejmowej obrażał innych posłów i ludzi innych formacji politycznych. Nikt nie wyszedł zaprotestować. Mało tego, murem za prezesem Kaczyńskim stanęli wszyscy. Przypomnę, ta wypowiedź o mordach zdradzieckich jest tutaj... Wie pan dobrze, w jakim kontekście jest, to się odbywa. Proszę, prawda? Proszę bardzo, tu mamy dowód, prawda? Tutaj to prezes dobrze obrażał, nie, natomiast tutaj źle obrażają. No proszę państwa. Nieprawdopodobnego hejtu na świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Proszę państwa, naprawdę powinniśmy, myślę, zastanowić się nad tym, co mówił do nas Kornel Morawiecki. My powinniśmy iść w stronę jakiejś zgody i pojednania, dlatego że ten podział, ten rów, który Prawo i Sprawiedliwość wykopało pomiędzy Polakami, pomiędzy rodzinami, już nie można iść nawet na jakieś uroczystości rodzinne związane ze świętami, nawet Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, żeby Polacy ze sobą się nie kłócili ja na nie tematy mam polityczne. Nie mam pan problemu. Może nie w wielu, ale już pan reżyser Wega o tym mówił publicznie, że on na przykład tego ja nie mam doświadcza. I więc mogę więc jest, bez problemu więc jest, podawać rękę i, więc jest i przekazywać różnie. Sobie znak pokoju więc, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest z różnie. O na pewno, jeśli chodzi o te wartości katolickie, które powinny być reprezentowane przez rzymskich katolików, to partia Prawo i Sprawiedliwość ma duże kłopoty z tym. Nie mówimy o żadnych wartościach katolickich. Prawo i Sprawiedliwość to nie przekonaniu. Jest partia wyznaniowa. I panie pośle, nie o tym mówimy. Pan naprawdę wykręca się z ja problemu, się nie wykręcam, który, ale... który mówi tak. Spierajmy się na programy. Tak. Bądźmy, no dobrze, rozmawiajmy no to przejdźmy ze sobą. Do programu. Rozmawiajmy ze sobą. Ale jednak, jeżeli chodzi o no, jakby punkt wyjścia, to punkt wyjścia musi być taki, że jeżeli komuś zdarzy się taki wybryk, jakie obserwowaliśmy na tych dwóch filmikach, to po prostu ci, którzy są odpowiedzialni za właśnie te relacje z innymi, muszą jasno i wyraźnie powiedzieć, gdzie oni stoją. A moim zdaniem, niestety, to w jaki sposób reagują na tego typu wybryki partie, zwłaszcza te antypisowskie partie. Ale pan by chciał, żeby pokazują, istniały partie propisowskie tylko. Nie, no to nie, tak nie, nie będzie. No. To panie pośle, pokazują taśmy Neumanna, który nie jest jednym z członków tej partii, tylko jest jednym z jej przywódców i który po prostu gardzi wszystkimi wokół, nawet tymi, którzy są w Platformie Obywatelskiej,
po prostu podporządkowując wszystko jakiemuś, szanowni prawda, panowie, efektowi. Ja, jak gangster. Ja te fragmenty chciałam, specjalnie przypomniałam ten fragment z panem Jarzdzewskim, właśnie dlatego, żeby panów zapytać, czy to nie jest tak, że te głębokie podziały powstają przede wszystkim dlatego, że pogarda, chamstwo, brak szacunku dla ludzi spotyka się z nagrodą, spotyka się z pochwałą, spotyka się z poklaskiem. Bo wie pan, to, że się znajdzie człowiek mało rozumny, tak to nazwijmy, który jest w stanie powiedzieć rzecz straszną, człowiek niewychowany, który nie rozumie, że pewnych rzeczy nie można mówić, a jeszcze w szczególnych okolicznościach nie można mówić. Nie można to, myśleć, to, to już, to jest oczywiste, że się zawsze ktoś taki znajdzie. Tylko dla mnie kompletnie nieoczywiste jest to, że znajduje się cały szereg osób publicznych, które nie są w stanie odpowiednio zareagować na tego typu zachowanie. I to jest dla mnie zastanawiające, to jest dla mnie niesamowite. I uważam, że to tworzy podziały, dlatego że to pokazuje, że można. Można gardzić, można obrażać, można znieważać i że to jest w porządku. No bo skoro liderzy partii politycznych popierają, klaszczą, biją niestety, brawo, no to jest okej. Okay. Tak, to niestety, idzie dalej, to już zwykli członkowie. Wszyscy będą się w takim razie już w tych powiatach, w tych wsiach, w tych gminach będą się po prostu w ten sposób, przepraszam, powiem kolokwialnie, nawalać szambem. No bo dlatego, tak jest. Dlatego, że... No ale to, no, ale no to pan przypisuje to Prawo i Sprawiedliwości. Tak, bo a tak to jest partia, która oczywiście nie jest chodzącym ideałem i aniołem, ale we wszystkich sprawach, kiedy doszło do ujawnienia jakichś nieprawidłowości, zareagowała w taki sposób, że ludzie, którzy dopuścili się różnych nieprawidłowości, po prostu są odsuwani. I no, można powiedzieć, że sytuacja jest zupełnie klarowna. A pan Banaś? Nikt nie bije, no pan Banaś właśnie między innymi, dopóki sprawa nie jest wyjaśniona, bo, przepraszam bardzo, ale jednak obowiązują pewne zasady, pan Banaś poszedł na urlop. I nie ma go, prawda? No, bardzo nie dobre go. Rozwiązanie. No, nie, ale jak ja bym miał... Sprawa jest wyjaśniana i nikt nie broni tego, co z nim jest, dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona. Nie broni, a może warto byłoby potępić to, co on robił, czy nie? Czy trzeba wyjaśniać? No, panie pośle, ostrożnie. No, ostrożnie obowiązuje w polskim prawie i no, tak dużo się mówi o praworządności w Polsce, zasada niewinności, domniemania niewinności. Dopóki człowiek jest posądzony, to nie jest jeszcze winny, ale dla jasności sprawy wycofał się z aktywności i z całą pewnością Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią, która w zaparte broni jego stanowiska. Pan poseł jeszcze na koniec. Że te taśmy Neumanna, no to tam one oczywiście kompromitują przede wszystkim pana Neumanna. Chodzi który jest tutaj, przywódcą jednej z partii koalicyjnych, którego też tam usunięto. Nie wiem, co z nim zrobiono. Jak to mnie usunięto? Tam mało, jest na liście, kandyduje i sam słyszałem, jest jedynką, który z przywódców partii mówił, dobrze, ale jest jedna sprawa. Jak się wsłuchamy w te taśmy pana Neumanna, jak tam mianuje się tych kolegów na te stanowiska, gwarantuję państwu, że to samo odbywa się w PiS-ie. I pan na różnych... Gwarantuje. A to tak, wie pan co? A jak się odbywa w PSL-u, niech pan powie. Nie, nie, w PSL-u tak nie się wiem, nie. Bo nie obserwowałem nie tego, natomiast... Ale to natomiast... jak to wszedł pan do ich komitetu wyborczego, na ich listy i pan się nie interesował? To ja powiem tylko... Nie, ja powiem tylko jedną rzecz, że to, co pan Neumann mówił o PSL-u, to ja muszę zaprzeczyć. Dlatego, że PSL potraktował nas niezwykle uczciwie, a nieuczciwie to potraktował nas PiS. W pewnym momencie pojawił się, czyli po prostu państwo szukają tych, którzy im coś dadzą. Nie dadzą, to jest inna sprawa. Ale dobrze, szukamy tych, którzy pojawił będą się, pojawił pan się pan... Pan coś bardzo niebezpiecznego. Mianowicie to jest takie wmawianie ludziom, w mojej ocenie że to polityka to szambo. I oni wszyscy są tacy sami. Niestety tak jest. Nie trzeba jest zmienić konstytucję i ordynację wyborczą. Zdecydowanie wtedy, tak, państwo, nie. Ponieważ został wspomniany tutaj wyjść. Pan prezes Banaś, tak prezes Najwyższej Izby Kontroli. Pan prezes jest na urlopie, a pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że jeżeli te zarzuty, które są stawiane przez dziennikarzy, się potwierdzą, nie ma świętych krów, sprawa będzie
wyjaśniona i dalej skierowana w kolejnych, rozumiem, postępowaniach, to ja chciałam przypomnieć, że były też taśmy pana Kwiatkowskiego, to jest poprzedni prezes Najwyższej Izby Kontroli, który zdaje się właśnie jakimś działaczom PSL-u załatwiał miejsca, załatwiał pracę w NIK-u. No, miał zarzuty. Zarzuty, akt oskarżenia, sprawę w sądzie i państwo za nim jak po prostu nie, za panią matką. Mówię o PSL-u, bo pan teraz reprezentuje PSL-u. Z bardzo prostego powodu, ponieważ wiceprezesem pana Kwiatkowskiego był pan Łuczak, prominentny działacz PSL-u. Ale może warto też przypomnieć taśmy pana prezesa Kaczyńskiego. A właśnie, te taśmy warto przypominać i warto je sobie teraz, drodzy państwo, odsłuchać i porównać z taśmami pana Neumanna. Naprawdę warto. Pan poseł Robert Mortak, poseł Kukiz 15, ale już kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu podwarszawskim numer 1 na liście i pan senator Konstanty Radziwiłł, Prawo i Sprawiedliwość i kandydat z okręgu numer 41, to jest południowa część Obwarzanka tak zwanego. Tak, chcę powiedzieć, że w Prawie i Sprawiedliwości takie zasady, o których pan poseł mówił, nie są obecne. My robimy krótką przerwę, za chwilę wracamy i za chwilę Ryszard Majdzik, więc proszę z nami pozostać. Do zobaczenia. Krótka chwila, będziemy z powrotem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.